Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o tym, co wydarzyło się ostatnio w Fortnite, ponieważ mieliśmy chyba jeden z największych glitchów w historii, który zapewne ominęliście i słuchajcie, co ciekawe, wydarzyło się to dokładnie dwa dni temu. Co ciekawe, ja przeglądając w nocy Twittera natrafiłem na to, że właśnie mamy taki i taki bug i dzisiaj właśnie chcę go omówić, ale widzowie, zanim do tego przejdziemy, chcę was prosić o to, żebyście zostawili łapy w górę pod tym odcinkiem. Pamiętajcie, że filmy codziennie 6:45. No i oczywiście widzowie, pamiętajcie również o tym, żeby sprawdzić, czy macie kod Evela w sklepie. Ja wam bardzo dziękuję. Słuchajcie, tematem tego odcinka jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli największy bug w historii Fortnite'a. Co ciekawe, ten bug, o którym zaraz będziemy sobie mówić, kiedyś można powiedzieć, że był dopuszczony, tak bym to nazwał. W sensie, kiedyś to po prostu występowało w grze, a teraz okazuje się, że no musiał się wydarzyć bug, żeby to przywrócić. I moim zdaniem, no nie było chyba tego jakieś ponad 3 lata. Chociaż nawet nie wiem, czy nie więcej, ponieważ to zostało wyłączone dużo, dużo wcześniej. I teraz tak, widzowie, zanim opowiem wam dokładnie, o jakiego buga chodzi, co się wydarzyło, pokażę wam klipy z tym związane, chcę pogadać z wami na ten temat, kiedy to miało miejsce, dlaczego dla was tego nie nagrałem, a miałem taką możliwość, no i dlaczego tak naprawdę mnie to ominęło. Także widzowie, to było dokładnie 2 dni temu, z czwartku na piątek. Okazało się, że serwery Epika zwariowały i to dosłownie zwariowały. Ja o godzinie 1 w nocy bodajże, wtedy było około godziny 1, wszedłem sobie na Twittera, no i przeglądam sobie tego Twittera i patrzę, oj, coś się dzieje w Fortnite, dlatego że każdy leaker o tym pisał, każdy, no mówił, że w końcu to coś wróciło, no i też podsumowali to w ten sposób, że rzeczywiście, no, czegoś takiego jeszcze nie było. Także ja o godzinie 1 w nocy specjalnie dla was wstałem. I w sumie już jestem nagradzany w postaci tej broni za to, że tak dla was nagrywam odcinki. Wy mnie wiecie, czym możecie wynagrodzić. I tak, ja wstałem wtedy z łóżka o godzinie 1 w nocy i lecę na kompa, wiecie, ja teraz wcześniej wstaję, bo streamuję z samego rana. No i wstałem specjalnie dla was, wszedłem sobie tutaj na komputer, no zanim tutaj przyszedłem i porobiłem wszystkie rzeczy, czyli odpaliłem kompa, zrobiło się 15 po 1, no to zacząłem się domyślać, o co chodzi w tym bugu, w sensie, bo każdy o tym pisał, a nikt nie pisał dokładnie, gdzie to występuje. Oczywiście później na Twitterze, jak bardziej pogrzebałem, no to znalazłem, że działało to na trybie bez budowania na składach. Ja początkowo wchodziłem na solo Azję, solo Europę, solo Amerykę, składy Amerykę, a później popatrzyłem dokładniej w te zdjęcia, które były z tym związane, w sensie z tym bugiem, i tam było faktycznie, nie było matsów, czyli to było bez budowania i dało się zrobić pewną rzecz, więc było to na oddziałach. I żeby was tutaj zaciekawić, tutaj dla was teraz poleci pierwszy klip, co się działo, a później obgadamy kolejne. Także tak, widzowie, jak mogliście zauważyć, mieliśmy tutaj dokładnie 2 ziomeczków, o ile udało mi się to nagranie zdobyć. Jeśli mi się nie uda, to po prostu opiszę wam tą sytuację teraz tutaj. Okazało się, widzowie, że w Epiku dzieją się jakieś złe rzeczy w postaci tego, że 2 osoby, dosłownie 2 osoby, mogły wygrać jedną grę. W sensie 2 różne osoby, nie z tego samego składu, nie z tego samego teamu, tylko z 2 różnych teamów, nie mogły się strzelać, a mogły wygrać grę. Czyli 2 osoby dostały komunikat o tym, że wygrają grę. Co było moim zdaniem dość niesamowite, ponieważ nigdy czegoś takiego w historii Fortnite'a nie było. Ale to nie wszystko. Kiedyś mieliśmy takiego streamera, jak ja zaczynałem Fortnite'a nagrywać, grać w niego i w ogóle, był Alex Rami Gaming. On zrobił bardzo złą rzecz, ponieważ eliminował on swoich teammate'ów. W sensie był kiedyś taki klip, też postaram się go wam tutaj wstawić. I told you I needed a weapon. Alright, I'll take all the weapons for myself. Hold on. Jak mogliście zobaczyć, ten ziomek wyeliminował swoich i on dostał bana wtedy. Nie wiem, czy to był ban na jakiś czas. Już nie pamiętam, jak to wyglądało dokładnie, ale chyba tak, ban na jakiś czas. No i on po prostu dostał za friendly fire, czyli on był w składzie z innymi osobami i postanowił on, że po prostu będzie eliminować swoich, co moim zdaniem jest trochę dziwne, ale no tak kiedyś było w Fortnite, że coś takiego miało miejsce, czyli można było strzelać do swoich, czyli jak rzucaliście na przykład granat, no to musieliście uważać na to, żeby tym granatem nie
powalić swoich ziomków. Teraz można zaspamić kogoś granatami i ten nasz ziomek nie dostaje. W sumie wy mi napiszcie, jak byście woleli, żeby to wyglądało. I naprawdę dzisiaj mi sypie ładne rzeczy. Dziękuję bardzo. I teraz tak, widzowie, okazało się, że to coś, czyli ten Friendly Fire powrócił. Oczywiście na określony czas, ponieważ z biegiem czasu po prostu to zostało naprawione i już, no, nie mogliśmy strzelać do swoich ludzi, no nie? Czyli jakieś te 3,5 roku temu, 4 lata temu Friendly Fire został wyłączony, a teraz został on przywrócony. Tak jak mówię, na określony czas pod względem tego błędu, który mieliśmy dostępny w grze i mogliśmy eliminować swoich graczy. Jeśli uda mi się znaleźć klipa, to teraz go tutaj zobaczycie. To nie był jedyny błąd, ponieważ mieliśmy kolejny błąd, przez który dzięki temu, że ten błąd w Fortnite istniał, mogliśmy widzieć swoich przeciwników na minimapie, czyli dokładnie tak, widzowie, mogliście sobie odpalić minimapę i mogliście zobaczyć takie niebieskie strzałki, że to niebieskie jest waszym, to jakby, nie wiem, czy to był jako sojusznik, nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie to było zrobione, ale rzeczywiście, widzowie, coś takiego miało miejsce, że mogliśmy widzieć przeciwników na minimapie, czyli jeśli graliście sobie, no to mogliście zauważyć w pewnym momencie, że halo, ja mam kogoś na minimapie. Załóżmy, graliście solo na składy, a widzieliście niebieskie strzałki innych składów. Według Hypexa, tutaj teraz widzicie tweeta, według Hypexa, nie wiem czy znajdę takiego klipa, ale według Hypexa na solo mogliśmy odradzać graczy, ale tego nie jestem pewien, ponieważ tego sam nie mogłem wtedy znaleźć, że rzeczywiście coś takiego jest, ale podobno mogliśmy na solo odradzać innych graczy. Na jaki to by mogło być w zasadzie? No na bardzo prostej, że mogliśmy odrodzić kogoś, kto został wyeliminowany, tylko jakby to miało wyglądać? Tego nie mam zielonego pojęcia. W sumie to jest mega bardzo ciekawe. Także coś takiego mieliśmy w grze, czyli mogliśmy odradzać na solo przy vanach. Tylko pytanie, czy kogoś odradzaliśmy, czy po prostu mogliśmy trzymać i nic się później nie działo. Tego jestem właśnie ciekaw. Jeśli znajdę klipa, to oczywiście go tutaj będziecie mogli zobaczyć. I chyba jedno z najbardziej szalonych, ponieważ to kiedyś też było, przez jakiś czas Epic Games pozwolił nam na edycję budowli przeciwników, czyli jak ktoś coś zbudował, to mogliśmy kogoś budowlę zedytować, ale te błędy podobno istniały na trybie bez budowania, to nie wiem na jakiej zasadzie, być może inne tryby również były zbugowane, być może na amerykańskich serwerach albo na europejskich, tego nie wiem, no i ja próbowałem wszystkiego i nie udało mi się odnaleźć żadnego buga wtedy, kiedy chciałem to w nocy nagrać i po tym wszystkim postanowiłem, że dobra, idę spać i okazało się, że było chyba w pół do trzeciej, a rano miałem wstać na streama, no tak było i wtedy chyba zaspałem swoją drogą. A więc tak jak mówię, widzowie, no to co działo się wtedy w nocy w Fortnite, z czwartku na piątek, to była 11, 12, pierwsza w nocy, no to było coś naprawdę mega ciekawego, co chciałbym, żeby się powtórzyło, no bo fajnie by było nagrać coś takiego, że odradzamy kogoś na solo, no to by było przekozackie. A no i chyba najbardziej przykre wydarzenie miało miejsce pod względem tego, że ktoś sobie grał randomowo mecz, tak jak ja na przykład teraz, i w tym momencie kogoś po prostu wyrzucało z gry. W sensie było, zajmujesz miejsce numer 10 i ta osoba w ogóle nie zginęła, tylko ten system tak się pobugował, że po prostu różni gracze dostawali różne miejsce. Na przykład ich gra kończyła się w połowie, a niektórzy mogli wrócić do meczu. No, to było coś niesamowitego. Także moim zdaniem był to chyba najbardziej ciekawy glitch, jaki kiedykolwiek mieliśmy pod względem rozgrywki, no nie, no bo glitche były różne, ale tu było naprawdę kilka tych glitchy i w sumie co jeden to lepszy. Siema, byku. Tu jest ziomek. Okej, okay, siema. Jeden na jeden, dawaj. Widzowie, trzymajcie kciuki. No, gotowy, 3, 2, 1, go. Ej, fajni ludzie naprawdę na tym solo ostatnio. Trzymajcie. Uuu. Jaki ten, jaki spucony, Boże. Ja nie nadążam tyle budować, co on. Ale jest trafiony. Wow. A! Jaki spocony. I ja cię kręcę. Dobra, nie podwalam. A! Ale lepszy, lepszy. Olix! Ej, to Polak.